są wyrazem Jego atrybutów i charakteru. Gdy jesteś uczyniony przez Niego sprawiedliwym, stoisz przed Nim całkowicie oczyszczony z poczucia winy, wstydu czy potępienia. On na swoim ciele poniósł grzechy na drzewo, tak abyśmy my umarłszy dla grzechu. Nie wiem jak wam, ale mi stwierdzenie martwi dla grzechu nie kojarzy się ze stwierdzeniem, że zawsze będziemy mieć z nim do czynienia. Mówienie, co ty gadasz, brachu, przecież zawsze będziemy grzeszyć, nie kojarzy mi się z byciem martwym dla grzechu. My nie mamy nawet w tych kategoriach myśleć, a tym bardziej udowadniać innym, że zawsze będą związani grzechem. Jesteśmy martwi dla grzechu, a żyjący dla Boga. Czytamy dalej, abyśmy obumarłszy grzechom żyli dla sprawiedliwości. Ten werset jest bardzo ciekawy w kontekście uzdrowienia. Od razu o nim wspomina. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Powiedzcie mi, czy w kontekście uzdrowienia nie jest często tak, że staramy się jakoś na nie sobie zasłużyć. Zastanawiamy się, co robimy nie tak, co moglibyśmy robić lepiej. Przyjęcie uzdrowienia jest proste. Mówisz, kochasz mnie, nie jesteś przeciwko mnie, stoisz za mną. Przebaczyłeś mi każde zło, jakie kiedykolwiek uczyniłem. Błogosław duszo moja Pana. Dałem wam właśnie kilka wersetów, które o tym mówią. Gdy będą jedno, tak jak my jesteśmy jedno, mamy mieć w sobie ten sam sposób myślenia, który był w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy powołani do tego, by cierpieć za to, że czynimy dobro. Dlaczego? Ponieważ On jest naszym przykładem. Mamy iść w Jego ślady. Czy widzicie, jak bardzo Pismo łączy nasze życie z Jego życiem, czyniąc nas ze sobą jedno? Każde ziarno wydaje owoc według swojego rodzaju. Jezus był ziarnem, które obumarło zostało złożone w ziemi, następnie wyrosło z ziemi, po to, by wydać mnóstwo owoców. Każde ziarno wydaje owoc według swojego rodzaju. Co straciliśmy jako ludzkość przez grzech? Podobieństwo do Boga. Człowiek stał się Bogiem sam dla siebie. Został oddzielony od tego, który jest źródłem życia i miłości. Dlatego tak bardzo desperacko tej miłości potrzebuje i szuka jej wszędzie tam, gdzie jej nie ma. Miłość, widząc to, przychodzi na ziemię. Łączy człowieka z powrotem z tym, który jest źródłem miłości. Po to, by człowiek mógł znów stać się źródłem miłości, a nie jej desperacko potrzebować. W ten sposób Bóg z powrotem czyni nas podobnym Jemu. Czyni to przez Jezusa Chrystusa. Mi natomiast sprzedano Ewangelię jako coś, co polega na wypowiedzeniu ustami konkretnej modlitwy, po to, by być pewnym, że pójdzie się do nieba po śmierci. Trzymacie się wszyscy? Będziemy powoli kończyć. Mamy już pierwszą. Chciałbym wypuścić wszystkich na przerwę. Ten poranek był naprawdę syty. Mam wrażenie, że znowu narodziłem się na nowo podczas pierwszej części spotkania. Podświadomie rozglądałem się, szukając baptysterium. Już byłem pierwszy w kolejce do tego, żeby ponownie się ochrzcić. Może powinienem to zrobić. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy mój chrzest jest do końca legalny. Powiem wam coś. Ochrzciłem samego siebie. Zobaczyłem w swoim sercu piękno chrztu. Wlazłem więc do wody. Zacząłem rozmawiać z Jezusem. Oddałem Mu swoje życie. Gdy się wynurzyłem, czułem, że Jezus jest ze mnie zadowolony. Czułem, że Duch Święty dosłownie unosi się nad wodą. Pamiętacie ten fragment, w którym jest napisane, że Duch Święty unosił się nad wodami? Ziemia była chaosem i nie miała żadnej formy. Według mnie chrzest jest dokładnie tym samym. Moje życie bez Ducha Świętego było całkowicie chaotyczne. Nie miałem żadnej formy ani kształtu. W niczym nie przypominałem tego, do czego faktycznie zostałem stworzony. Tak właśnie zrozumiałem chrzest. Wierzyłem, że Duch Święty będzie unosił się nad tymi wodami. Ja się w nich zanurzę i będę gotowy do tego, by narodzić się na nowo. Co sygnalizuje nadejście porodu? Odejście wód. Gdy tylko odchodzą wody, wiemy, że niedługo na świat przychodzi noworodek. Wierzyłem, że położna, Duch Święty, wyjmie mnie z tej wody i pokaże mojemu ojcu. Powie, zobacz, jakiego masz pięknego chłopca. Wygląda dokładnie tak jak ty. Jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, zobaczymy, że zupełnie nie jesteśmy do siebie podobni. A więc podobieństwo Bogu nie polega na byciu podobnym do siebie według ciała. Mimo tego, że wyglądamy inaczej, wszyscy możemy być do Niego podobni. I właśnie to sprawia, że jesteśmy jedno. Jeżeli w swoim życiu szukasz czegokolwiek innego niż bycia do Niego podobnym,
to nie szukasz tego, za co On zapłacił. A jeżeli nie staniemy się miłością, to nie zaczniemy korzystać z tego, za co On zapłacił. Zbawienie to nie pomodlenie się modlitwą grzesznika. Zbawienie to natura Boża, która z powrotem zamieszkuje nasze wnętrze. Pomodlenie się modlitwą grzesznika może wypływać z naprawdę egoistycznych pobudek. Ale gdy przychodzisz do Boga po to, by stać się miłością, Bóg staje za tym całym sobą. Stajesz się wtedy dywidendą, wypłatą za Jego inwestycje. Jesteśmy bogactwem chwały Jego dziedzictwa w świętych. Czy kiedykolwiek rozmyślaliście nad tym fragmentem? Bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. To nie jest Twoje dziedzictwo. On odbiera sobie swoje dziedzictwo z życia ludzi, gdy Jego własne życie pomnaża się w tych, którzy wierzą. Nasze życie może tak wyglądać. Proszę, wstańcie teraz i będziemy się modlić. Jeszcze chwilkę i będziecie mogli się cieszyć wolnością. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w swoim życiu, to uwierzyć w to, że On cię kocha. Uwierzyć w to, że ci przebaczył. Uwierzyć w to, że uczynił cię czystym. Że jesteś tak sprawiedliwy, jak tylko sprawiedliwym można być. Przyjmij to dzięki temu, co uczyniła dla ciebie krew Jezusa Chrystusa. Musisz rozpocząć od miejsca, w którym On skończył. Bez tego twój bieg nigdy nie będzie wytrwały. Przyoblecz się w Chrystusa. Jest tyle fragmentów, które o tym mówią. Ojcze, dziękujemy Ci za dokończone dzieło krzyża. Wierzymy w to, że się wykonało. Cena, którą trzeba było zapłacić za grzechy ludzkości, została zapłacona. Kielich gniewu Bożego został wypity przez Jezusa Chrystusa. Gdy On umarł, my umarliśmy wraz z Nim. Zostaliśmy z Nim ukrzyżowani. Gdy On zmartwychwstał, my zmartwychwstaliśmy wraz z Nim. Zanurzyliśmy się wraz z Nim w podobieństwo Jego śmierci. To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu. Zakosztował śmierci za wszystkich. A że żyje, żyje dla Boga. Tak więc i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Już nigdy nie mamy oddawać naszych członków na służbę niesprawiedliwości. Oddajemy je na służbę sprawiedliwości. Ojcze, dziękujemy Ci za tą prawdę. Niech ona płonie w naszych sercach i niech nigdy nie wygaśnie. Niech nikt z nas nie podważa jej. Ty sam wprowadziłeś nas na tę ścieżkę. Przyniosłeś wolność swojemu ludowi przez jedno ziarno, które obumarło i zostało zasadzone w ziemi i wydało wiele owocu. Modlę się, żeby Chrystus stał się dla nas widzialny oczyma naszego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki, kochani. Faktycznie mamy 9:16. W większości kościołów o tej godzinie spotkania się kończą. Jeśli jesteś gościem, to chciałem przywitać Cię w Redemption House Center i powiedzieć, że tutaj właśnie taki mamy klimat. Kiedyś tu przyjechałem, no i jak widać, wróciłem z powrotem, więc być może niektórzy z Was też decydują się, żeby tu jeszcze wrócić. Tak, byłem już tutaj wcześniej. Dlatego już nie dziwi mnie to, co tutaj się dzieje. Mówili mi wcześniej, w końcu dostaniesz mikrofon, nie bój się. Gdy patrzyłem na to, co się działo, to już myślałem, że to się nie wydarzy. Mówili mi wcześniej, że Tracy ma dzisiaj naprawdę dziwny humor. Pomyślałem sobie wtedy, przecież ona zawsze się tak zachowuje. To nie jest żadna anomalia. To jest po prostu Tracy w całej swojej okazałości. Tym z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, chcę powiedzieć, że ja też tutaj kiedyś byłem po raz pierwszy. A mimo to przyjechałem z powrotem. Gdy dzisiaj tutaj przychodziłem, to pomyślałem o czymś, co naprawdę mnie dotknęło. Zejdziemy teraz troszkę na poważniejszy ton. Nie przyjeżdżałem tutaj już od dłuższego czasu. Niejednokrotnie było tak, że odwiedzałem jakieś miejsce dopiero po kilku latach. Przez to, że Wy jesteście bardzo blisko mnie i mamy ze sobą relacje, to często starałem się być 4 lipca z Wami. Nie chcę teraz za bardzo się rozklejać, ale jest rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć. Jest tutaj grupa ludzi, których twarze pamiętam jeszcze z mojego pierwszego przyjazdu tutaj. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak rzadkim jest to zjawiskiem. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mnie to dzisiaj dotknęło.
Rozejrzałem się po tym pomieszczeniu i zdałem sobie sprawę z tego, że rozpoznaję twarze tak wielu ludzi, których pamiętam jeszcze z mojego pierwszego przyjazdu tutaj. Bardzo cieszy mnie to, że trzymacie się razem. Chcę was za to pochwalić. Jest napisane, że mamy razem walczyć o wiarę Ewangelii. Niejednokrotnie ludzie w kościele doświadczają zranienia, gorszą się. Mówią, już nie jest tak jak kiedyś. Ludzie szukają sobie powodów ku temu, by nie chodzić nigdzie. I niejednokrotnie taka sytuacja trwa latami. Dzisiaj rozpoznałem pośród was mnóstwo osób, które pamiętam z mojego pierwszego przyjazdu tutaj. I powiem wam, że to bardzo mnie ubłogosławiło. Po prostu pięknym dla mnie jest to, że trzymacie się razem. Jak miał na imię chłopak, który składał świadectwo? Fami. Powiedziałeś coś, co naprawdę zwróciło moją uwagę. Więc może po prostu od tego zaczniemy. W końcu od czegoś trzeba zacząć. Zastanawiałem się dzisiaj, o czym będę głosił. Nie mam wam za bardzo nic do powiedzenia. Spokojnie, to tylko żarcik. Zresztą, jeśli kazanie będzie do kitu, to możemy zawsze zrzucić na Famiego. Jeśli kazanie będzie do bani, to wiecie, do kogo się udać. Powiedział coś, co naprawdę mnie dotknęło. Mówił o postawie, która emanuje z serca pastora Davida. Powiedział coś naprawdę ważnego i nie wiem, czy to złapaliście. Powiedział, jego postawa nie była jedynie czymś, co chciałem w nim podziwiać. Była czymś, co chciałem, żeby stało się udziałem mojego życia. Chciałem ją naśladować. To jest tak ważne. Bardzo często doceniamy ludzi, podziwiamy ich. Mówimy sobie, wow, ty masz dar. W pewien sposób łączymy czyjeś zachowanie z tym, w jaki sposób ktoś został stworzony. Na przykład podczas pogrzebów honorujemy tych, którzy szli przed nami. Okazujemy im szacunek. A najwyższą formą szacunku jest naśladowanie tych, którym okazujemy szacunek. Najwyższym rodzajem szacunku nie jest opisanie historii ich życia w książce i przeniesienie ich historii życia na regał na półce. Jeżeli naprawdę czyjeś życie było tak niesamowite, to oznacza, że warto je naśladować. Kto jest najbardziej niesamowity ze wszystkich? Jakie imię jest wywyższone ponad wszelkie imię? Mam przed sobą pewną księgę. Pewne kręgi teologiczne nie zgodziłyby się w tym ze mną. Są osoby, którym to, co powiem, się nie spodoba. Ale ja cieszę się, że mam tę księgę. Wiem, co jest w niej napisane i będę się tego trzymał. Imię Jezusa jest wywyższone ponad wszelkie inne imię. Ta księga mówi mi, że nie jestem powołany tylko do tego, żeby Go podziwiać za to i szanować. Czytam w niej, że Bóg chce, żebyśmy stali się do Niego podobni. Chcę wam dzisiaj pokazać, co w tej księdze jest napisane. Wiem, że jest troszkę późno. W sumie nie jest późno, przecież to jest Redemption House. Czekajcie, musimy podać wiadomość dla prasy, ze względu na nowe osoby. Spokojnie, zazwyczaj spotkania wcale nie trwają tak długo. Przyjeżdżam tutaj co roku i powiem wam, że to się nie zmienia. Tutaj po prostu tak jest. Od Tracy trzeba się po prostu trzymać na dystans. Najbezpieczniej jest do niej się nie zbliżać, tylko machać jej na odległość. Zasada numer jeden, nie możesz pozwolić jej się dotknąć. Nie siedź na miejscu. Nie wychodź z ławki. Nie goń mnie po kościele. I tak jestem szybszy od ciebie. Oczywiście wszyscy wiemy, że mamy podziwiać Jezusa, uwielbiać Go. Oddawanie Mu czci jest jak najbardziej w porządku i na miejscu. Jest imieniem ponad wszelkie imię. Pewnego dnia, bez względu na to, czy w to wierzysz, czy nie, każde kolano się przed Nim zegnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. To oznacza, że Jezus jest kimś naprawdę ważnym. Gdy czytam Pismo, widzę w Nim kogoś, kto swoim życiem przedstawia pewien model, za którym my mamy podążać. Poza tym w tej kwestii nie pozostawił nas samym sobie. Dał nam Ducha Świętego. Dał nam Go po to, żeby zapewnić nam możliwość podążania za Nim, jeśli faktycznie tego chcemy. I wierzymy w to, że jest to możliwe. Martwa religia mówi, a to był Jezus. Jezus jest tutaj, a my jesteśmy tutaj. W wielu kościołach ta sytuacja się powtarza. Mówi się coś o Jezusie, a w odpowiedzi słyszysz, no tak, ale przecież to był Jezus. My jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Smutnym jest to, że tak jest, ale naprawdę tak jest. Ludzie mówią, nikt nie jest doskonały. Nikt nie może być doskonały.
Wiem, o co nam chodzi, gdy to mówimy, ale dlaczego to robimy? Tłumacząc ten fragment dosłownie, Pismo mówi w jednym miejscu: bądźcie kompletni, tak jak wasz Ojciec jest kompletny. Ten fragment nie mówi o byciu perfekcyjnym w każdym calu, ale nam wydaje się, że jest coś pokornego w mówieniu: przecież wszyscy upadamy. Każdy z nas ma trudniejsze chwile. Każdy z nas ma coś, z czym się zmaga. Jeśli byliście chrześcijanami troszkę dłużej, to na pewno nasłuchaliście się tego typu wypowiedzi. Dajemy sobie prawo i przestrzeń do tego, żeby załamywać się emocjonalnie. Nawet w kręgach, w których ludzie wierzą w wypełnienie Duchem Świętym, mówi się o przechodzeniu przez ciemną dolinę. Przygotowuje się ludzi na moment, w którym będą przechodzić przez mroczną noc duszy. Jestem zbawiony 26 lat i nie mam pojęcia, o czym ludzie mówią, gdy słyszę takie rzeczy. Nie wiem, jak mogę doświadczać mroku nocy w mojej duszy, skoro zamieszkał we mnie ten, który jest czystym światłem. Są pewne dziwne rzeczy, które wychodzą z naszych ust. Rzeczy, na które się przygotowujemy. Przede wszystkim, którym dajemy przestrzeń. Wiem, że bardzo często te rzeczy wychodzą z ust ludzi, którzy chcą dobrze. Mimo to uważam, że tego rodzaju myślenie wypływa z inspiracji, która jest szatańska. Ludzie nie chcą źle, mówiąc to, ale nie wiedzą, co robią. Gdy głosisz o sprawiedliwości, o świętości, o czystości, przebaczeniu, o tym, że jesteśmy bez skazy i bez nagany, w wielu ludziach zapala się czerwona lampka. Mówią: no tak, bracie, ale przecież wszyscy mamy problemy. Nie jesteśmy doskonali. Od razu pojawia się kontra. Tego rodzaju myślenie nie wypływa z pokory, ale z braku zrozumienia. Nie mówię, że te rzeczy nie mają miejsca, ale dlaczego przygotowujesz się w swojej duszy na doświadczanie czegoś, skoro Biblia mówi, że możesz żyć ponad tym? Gdy mówisz: no tak, ale to był Jezus, to zabierasz sobie możliwość podążania za Nim. A przecież Jezus powiedział, że mamy za Nim podążać. Ograniczasz siebie do kogoś, kto Go potrzebuje, ale nie wierzysz w to, że możesz stać się do Niego podobnym. Na niedomiar złego wydaje nam się, że taka postawa jest właściwa i święta. Uważamy ją za pokorną. Według tego, co jest napisane w Biblii, jest ona całkowitym zwiedzeniem. Zacznijmy od początku. Życie chrześcijańskie o własnych siłach nie jest trudne, ono jest niemożliwe. Nie jesteś w stanie podążać za Bogiem bez Ducha Świętego. Nie możesz podążać za Jezusem bez łaski, która jest Bożą mocą umożliwiającą ci podążanie w Jego ślady. Wielu ludzi myli ze sobą miłosierdzie i łaskę. One nie są tym samym. Jego łaska chroni cię przed upadkiem. Daje ci moc do tego, żeby nie popełniać błędów i nie grzeszyć. Miłosierdzie przychodzi wtedy, kiedy popełnisz błąd, ale łaska jest mocą do przemiany. Nie mylcie ze sobą miłosierdzia i łaski. Gdy zrobisz coś złego, nie mów: dzięki Bogu za Jego łaskę. Łaska daje ci moc do tego, żebyś tego błędu nie popełniał. Jeśli nie dałoby się za Nim podążać, to do czego potrzebna byłaby nam łaska? Dzięki łasce jestem zbawiony. Słowo zbawiony oznacza ten, który został uzdrowiony, jest trzymany w bezpiecznym miejscu, jest chroniony i został uwolniony. Poziom naszej wiary dotyczącej tego, co w Bogu jest możliwe i do jakiego miejsca Boża łaska może nas doprowadzić, jest poziomem, do którego pozwalamy Bożej łasce przez nasze życie się manifestować. Bóg nie nakłada na nas żadnych ograniczeń. Naszym jedynym ograniczeniem jest nasza wiara. Jeśli nie wierzymy, że coś jest możliwe, to nie będziemy tego doświadczać. Poznałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy nie chcą stać się miłością. Chcą mieć prawo chować urazy. Chcą mieć prawo do tego, żeby oddać, gdy ktoś źle ich potraktuje. Musisz chcieć stać się miłością. Musisz chcieć podążać za Jezusem. Łatwo jest chcieć Jezusa do tego, żeby na przykład pomagał nam rozwiązywać nasze problemy. Łatwo jest Go chcieć do tego, żeby zaopatrywał nas i chronił przed niebezpieczeństwami. Wielu ludzi przychodzi do Boga ze względu na te rzeczy. Jest to tylko jakąś częścią Ewangelii. Nie przychodzimy do Niego tylko ze względu na rzeczy, które może dla nas uczynić. Przychodzimy do Niego również ze względu na to, że On chce nas uczynić do siebie podobnymi. Pastor powiedział wcześniej: to straszne, gdy mówiłem o tym, że ludzie komentują to, o czym mówię, słowami: no tak, ale przecież to był Jezus. Jeżeli wierzysz, że życie Jezusa jest zupełnie inną kategorią od twojego życia, to pozbawiasz siebie możliwości wierzenia w to, że to, co było obecne w Jego życiu, może również stać się częścią twojego. Jest mnóstwo fragmentów potwierdzających to, że Jezus chce, abyśmy byli do Niego podobni we wszystkim.
jest chociażby napisane, że jeżeli będziecie wierzyć we mnie, będziecie czynić to, co ja. To są słowa, które popłynęły bezpośrednio z ust Jezusa. Dodaję nawet jeszcze do tego, że będziecie czynić większe rzeczy niż ja, ponieważ ja idę do Ojca. Nie wiem do końca, co miał na myśli, mówiąc to, że te dzieła będą większe niż Jego. Nie wiem, jakiego rodzaju wielkość miał na myśli. Trudno mi na przykład wyobrazić sobie większy cud niż wskrzeszanie umarłego. Być może więc chodziło mu o ilość osób, które będą w tym objawieniu funkcjonować. Jezus powiedział, że lepiej będzie dla nas, gdy Duch Święty przyjdzie na ziemię i zamieszka w naszych wnętrzach. Wiedział, że gdy zostanie na ziemi, ludzie będą musieli być zgromadzeni w jakiś sposób blisko Niego. Wiedział, że Duch Święty będzie w stanie zamieszkać w każdym, kto uwierzy. Wiedział, że gdy odejdzie Duch Święty, będzie czynił przez tych, którzy uwierzą, to, co działo się w życiu Jezusa. A to stanowi ogromny problem dla ciemności. Pan ciemności bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego stara się sprawić, żeby ludzie na przykład podziwiali Jezusa, ale nigdy nie stali się tacy jak On. To będzie działać, ogłaszam to. Nie martw się niczym, zdejmujemy z Ciebie presję. Otwórzcie ze mną pierwszy list Jana. Chcę, żebyście coś zobaczyli. Podczas gdy zmierzacie do pierwszego listu Jana, musicie zrozumieć, że Jezus, będąc tutaj na ziemi, miał różne role i zadania do wypełnienia. Chcę Wam wymienić teraz kilka głównych ról Jezusa, dla których został tutaj posłany. Przede wszystkim był barankiem Bożym. Przyszedł, żeby stać się grzechem. Ten, który nie znał grzechu, został posłany na ziemię po to, żeby stać się grzechem. Tak, abym ja mógł teraz stać jako czysty i usprawiedliwiony przed Bogiem. Dzięki niemu Bóg nie pamięta już moich grzechów. Włożył we mnie swoje życie, swoją naturę i swojego ducha. Wszystko to wydarzyło się dzięki temu, że On stał się barankiem. Jest moim zbawieniem. Jest złożoną za mnie ofiarą. Jezus nie zgrzeszył, ale został uczyniony grzechem. W ten sposób Bóg wykiwał diabła. Zgodnie z tym, co jest napisane w 4 rozdziale listu do Rzymian, wiemy, że Duch Święty wskrzesił Jezusa z martwych. Dlaczego? Bo nie był winny grzechu, natomiast złożono grzech na Niego. W Starym Testamencie Izraelici wierzyli, że grzechy mogą zostać złożone na czystego baranka. Po odpowiedniej ceremonii i rytuale takiego baranka wywalano poza obóz, po to, żeby poza nim umarł z pragnienia. Dlatego Jezus umarł poza bramami Jerozolimy. On był właśnie takim barankiem. Jezus nie zamiótł naszych grzechów pod dywan. On je całkowicie zabrał. Dał nam całkowicie nowe życie. Nowe życie w Bogu to nie jest jedynie nowy start, tak zwana czysta tablica. Ktoś z Was potrzebuje to usłyszeć. Z Bogiem nie dostajesz jedynie czystej kartki. Dostajesz całkowicie nowe życie. Nowe życie oznacza nowy sposób myślenia. Nowe wino potrzebuje nowego bukłaka. Będąc nowym stworzeniem, nie możesz funkcjonować w starej mentalności myślenia. Nie możesz żyć dla tych samych powodów, co wcześniej. Gdy jesteś nowym stworzeniem, wszystko musi się zmienić. Dopiero wtedy nowe wino, które zostało w Ciebie wlane, może zostać utrzymane przez nowy bukłak Twojego nowego myślenia. On był naszym zbawieniem. Był przebłaganiem za nasze grzechy. Był barankiem Boży, który zgładził grzechy świata. Przejdźmy teraz do Jego drugiej roli. Powiedział, jeśli widzicie mnie, to widzicie Ojca. Jezus przychodząc na ziemię nie przyszedł jedynie po to, żeby zapłacić cenę za nasze grzechy. Pokazał nam również, jaki jest Ojciec. To jest bardzo konkretna i solidna prawda. Na prośbę o pokazanie Ojca odpowiada, Filipie, jesteś ze mną tak długo. Czy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że gdy patrzysz na mnie, to widzisz Ojca? List do Hebrajczyków mówi, że Jezus jest blaskiem Bożej chwały i wyrazem Jego istoty. Jezus jest objawieniem Ojca. Przyszedł na ziemię i mówi, jestem tutaj tylko po to, żeby czynić wolę Ojca. Gdy widzisz to, co działo się w życiu Jezusa, widzisz wolę Bożą. Boża wola dla naszego życia przestała być już tajemnicą. Została nam objawiona w życiu Jezusa Chrystusa. Żadnej z tych ról Jezusa nie wywyższam ponad drugą. Każda z nich jest nieprawdopodobnie istotna. Oprócz pokazania nam Ojca, w swoim życiu Jezus pokazał nam, do jakiego życia zostaliśmy stworzeni i do jakiego życia zawsze byliśmy powołani.
pokazał nam, jak wygląda życie, które jest napędzane mocą Ducha Świętego. Życie kogoś, kto jest jedno z Bogiem. I właśnie do takiego życia nas zaprosił. Nie powiedział: śpiewajcie mi, rozmawiajcie ze sobą nawzajem o mnie i uczcie się na mój temat. Powiedział: podążajcie za mną. Podążajcie za mną. Jeżeli Jezus powiedział nam, że mamy za Nim podążać, pytanie brzmi, czy jest to możliwe. Skoro to powiedział, to znaczy, że to musi być możliwe. Jednocześnie przez całe życie w Kościele słyszałem: no ale przecież to był Jezus. Mówisz o uzdrowieniu, słyszysz: no ale to był Jezus. Mówisz o chodzeniu w miłości, w przebaczeniu, słyszysz: no ale to był Jezus. Przecież nikt nie może kochać tak jak On. Piąty rozdział listu do Efezjan mówi coś innego. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas. Nie jest tutaj napisane, że mamy miłować miłością, która troszeczkę przypomina miłość Chrystusa. Ten fragment mówi o tym, że mamy kochać taką miłością, jaką kochał Chrystus, który oddał samego siebie za nas. Podążanie za Jezusem kosztuje nas to, do czego i tak nigdy nie zostaliśmy stworzeni. Podążanie za Jezusem będzie kosztować ciebie to, kim jesteś w oddzieleniu od Niego. To, kim jesteś w Nim, to zupełnie inna osoba od tej, którą jesteś bez Niego. Dlatego właśnie żyjemy nasze życie w Chrystusie. Nie oddzielamy się od Niego. Czytamy w Słowie, że mamy być w Nim ugruntowani, zakorzenieni. Wszelka prawda jest jedynie w Nim. Jeżeli w Nim jest wszelka prawda, to oznacza, że jedynie w Nim odnajdę prawdę na swój własny temat. Nie można położyć innego fundamentu niż ten, który został położony w Jezusie Chrystusie. List do Koryntian mówi, że to On stał się dla nas mądrością Bożą. Powiedział: podążaj za mną. Jedyny sposób na podążanie za Nim to zaparcie się samego siebie, wzięcie na siebie swojego krzyża i podążanie za Nim. Branie swojego krzyża to nie pozwalanie, żeby życie przemawiało do nas głośniej niż prawda. Nie pozwalanie, żeby okoliczności były dla nas ważniejsze i przemawiały do nas głośniej niż prawda. Branie na siebie swojego krzyża to życie w Chrystusie bez względu na to, jakiej okoliczności stawiamy czoła. Nie jesteśmy tutaj po to, by wierzyć, że dzięki Niemu nie będziemy musieli stawiać czoła trudnościom. Jesteśmy tutaj po to, by w obliczu trudności okazywać sobą Chrystusa i Jego charakter. Twoje świadectwo naprawdę mnie dotknęło. Powiedziałeś, że zobaczyłeś w pastorze nie tylko coś, co warto podziwiać, ale coś, co chcesz, żeby również było obecne w twoim życiu. Gdy patrzę na Jezusa i na miłość, którą mi okazał, myślę sobie, dlaczego ja nie chciałbym mieć takiej samej miłości wobec innych. Nie chcę jedynie autorytetu. Nie chcę jedynie poruszać się w mocy. Nie chcę cudów dla samych cudów. Chcę Jego samego. Zaprosił mnie do tego, bym podążał nie za Jego mocą, ale za Jego osobą.